Witam na moim kanale. Dzisiaj u mnie w Instant Pot żurek z białą kiełbasą i ziemniakami. Pokażę Wam moją wersję żurku. Ja robię na zakwasie z butelki, który kupuję w sklepie. Ile regionów w Polsce, tyle przepisów na żurek. Jedni jedzą tylko z ziemniakami, tak jak ja. Inni gotują sobie osobno jajko na twardo. Także to już zależy od Was, jak lubicie. Mój żurek wyszedł przepyszny. Zapraszam do obejrzenia filmiku. Oczywiście wszystkie produkty będą wymienione pod filmikiem na YouTube. Zostańcie ze mną. I tutaj moje produkty. Ja mam sporo białej kiełbasy. Będę robiła duży garnek. Będę używała mój 8 quart Instant Pot. Dwa długie pędka białej kiełbasy. Dużo ziemniaków i około 3 litry wody, której tutaj jeszcze nie mam uszykowanej. Duża cebula pokrojona w kostkę. Około 220 g boczku, żurek w butelce, zakwas, czarny pieprz, majeranek, czosnek, sól koszerna, liście laurowe, ziele angielskie, odrobinka wegety i mała garstka startej marchewki. To jest mój 8 quart Instant Pot. Włączam go na opcję podsmażania. I na rozgrzany garnek wrzucam drobno pokrojony boczek. Boczek tutaj będę podsmażała dobre 5 minut. Chcę, żeby ten tłuszcz mi się wypalił i żeby ten boczek był taki chrupiący. Także chwilkę to zejdzie. Mieszam od czasu do czasu. W międzyczasie, jak podsmażam boczek, kroję wszystkie ziemniaki w kostkę. Ja ich mam tam sporo, one są różnego rozmiaru, to powiedziałabym 8 dużych ziemniaków. Boczek mi się już tutaj ładnie podsmażył. Troszkę dno przypalone, ale oczywiście to nie szkodzi. To właśnie nada bardzo dobry smak zupie. Ja teraz ten nadmiar tłuszczu sobie tutaj łyżką wyłowię. Nie musicie tego robić, jeżeli Wam to nie przeszkadza. Ja nie chcę mieć tego zbędnego tłuszczu, także odcedzę go i wyleję z boku. I tak jest idealnie. Dorzucam teraz jedną dużą cebulę pokrojoną w kostkę i dodam jedną czubatą małą łyżeczkę czosnku. Ja kupuję już taki czosnek w słoiczku, on już jest przeciśnięty przez praskę. Taka mała czubata łyżeczka. Teraz to wszystko dobrze wymieszam i będę podsmażała około 2 minutki. Cały czas mieszając. Do zupy będę potrzebowała co najmniej 3 litry wody, jak nie więcej, więc zaczynam najpierw od podlania troszeczkę dna, żeby wyczyścić i wyskrobać te wszystkie kawałki, które były przypalone na spodzie garnka. Bardzo ważny krok, musicie to zrobić. Jeżeli tego nie zrobicie, to możecie mieć informację w czasie gotowania, że coś się przypala. Także absolutnie nie pomijcie tego kroku. I zalewam wodą, tak jak mówiłam, 3 litry, może troszeczkę więcej tutaj. Ja robię na oko. Takie dwa dzbanki wody sobie wlałam. Jak widzicie, tam jeszcze pół garka nie ma, ale muszę zrobić miejsce na ziemniaki i kiełbasę. Podsypuję 1,5 łyżki soli koszernej, 1/3 łyżeczkę wegety, świeżo zmielony pieprz. Wegetę też możecie pominąć, ja troszeczkę dosłownie dałam. 4 liście laurowe, 5 ziel angielskich, garść marchewki startej. Ja kupuję już taką startą, to też możecie pominąć, ja po prostu lubię marchewkę. 2 czubate łyżki stołowe majeranku. Jeżeli lubicie bardzo majeranek, możecie dać 3 łyżki. I teraz kiełbasa. Jak widzicie, moje pędka są długie, ale nie takie grube. Ja ponakłuwałam tą kiełbasę widelcem, żeby puściło troszeczkę tłuszczu. Teraz wrzucam ziemniaki. Pokroiłam je w tym czasie, jak podsmażałam boczek. 8 dużych ziemniaków. Ja lubię, jak jest dużo ziemniaków w zupie. Teraz tutaj wszystko lekko zamieszam. Wydaje mi się, że 8 dużych ziemniaków co najmniej trzeba
na 8 quart Instant Pot i udało mi się, że jest zupy tyle, ile powinno być, czyli nie przekraczam linii max. Zamykam, ustawiam zaworek w pozycji sealing, żeby zebrało się ciśnienie. Instant Pot był na opcji podsmażania, więc wyłączam i przełączam na pressure cook. W innych może być to opcja manualna, tylko na 5 minut. Teraz garnek będzie budował ciśnienie i maszyna będzie odliczała do dołu. Jak wyskoczy mi 00, tak jak teraz, to znaczy, że się skończyło. Ja nie będę otwierała zaworka, poczekam co najmniej 20 minut na neutral release, czyli naturalne odparowanie. Jak będzie po prawej stronie numerek 20, to tak jak teraz otwieram zaworek i wypuszczam resztę ciśnienia. Jak ciśnienie odparuje, bezpiecznie można otworzyć przykrywę. I pierwsze co robię, to wyławiam białą kiełbasę. Moje pędka kiełbasy były długie, ale cienkie, więc jeżeli Wasza kiełbasa jest podwójnie gruba, dałabym może na 7 minut i 20 minut neutral release. Teraz pokażę Wam, jak zrobiła się kiełbasa. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona. 5 minut na taki rozmiar grubości kiełbasy idealny. Naprawdę wyszła bardzo mięciutka, nie jest twarda. Nie jest taka biała w środku, nie jest wysuszona, bo jakby była biała, to by była taka wysuszona. Spójrzcie, naprawdę mięciutka w środku. Kiełbasa kiełbasie się nie równa, także bardzo ważne, jaką dajemy do żurku. I spójrzcie, teraz tutaj Wam pokazuję 8 dużych ziemniaków na 8 quart Instant Pot. Wydaje mi się, jest idealnie. My lubimy dużo ziemniaków w zupie. I teraz czas na żurek. Zaczynam od wlania 3/4 takiej butelki. Zakwas zakwasowi się nie równa, więc trzeba tutaj cały czas smakować, jak kwaśny jest ten żurek. Także będę dolewała. Przełączam Instant Pot na opcję podsmażania, bo ja sobie teraz żurek zagęszczę. Także mam tutaj troszeczkę zimnej wody. Wsypuję 1,5 łyżki mąki. Rozrobię sobie tą mąkę tutaj w tej wodzie. Pamiętajcie, żebyście dali zimną wodę, bo się łatwiej mąka rozpuści. I teraz do tej mąki rozpuszczonej w zimnej wodzie dodaję 2 łyżki stołowe kwaśnej śmietany. Dobrze zamieszam, żeby się wszystko połączyło, żeby nie było grudek. Tak jak teraz widzicie, wlewam wodę z zupy, żeby zahartować śmietanę. Dobrze wymieszam. Wszystko się dobrze rozpuściło. Doleję jeszcze troszeczkę wody z zupy, żeby się upewnić, że nie ma żadnych grudek. I teraz wleję do garnka. Dobrze zamieszam. I pozwolę tej zupie, żeby się zagotowała. Zagęszczając zupę mąką, oczywiście trzeba doprowadzić ją do ponownego zagotowania się. I teraz pokroję sobie białą kiełbasę w takie talarki. Naprawdę bardzo mięciutka, spójrzcie, przepyszna, aż rozpływa się w ustach. Chyba trafiła mi się bardzo dobra kiełbasa w sklepie. Widzę, że tutaj zupa zaczyna mi wrzeć. Posmakowałam ją i uważam, że jeszcze mogę dodać troszeczkę tego kwasu z butelki. Także śmiało, jedna taka cała duża butelka na 8 Quart Instant Pot jest idealnie. To też zależy, jak bardzo kwaśny lubicie ten żurek. Zupa już mi się tutaj zagotowała. Kiełbasę pokroiłam na talarki. Gęstość zupy dla mnie idealny. Nie lubię, jak jest za bardzo gęsta. Podsypię jeszcze troszeczkę świeżo zmielonego czarnego pieprzu. I teraz jest idealny czas, żeby wrzucić kiełbasę z powrotem do garnka. Ja już wyłączyłam garnek, nie chcę po prostu, żeby mi się ta zupa gotowała, bo nie chcę, żeby biała kiełbasa stwardniała. I tak oto wygląda mój żurek z białą kiełbasą i ziemniakami. Wyszedł przepyszny,
Bardzo, bardzo polecam. Bardzo łatwo i szybko się go robi. Zresztą jak każde inne moje przepisy, wychodzi bardzo smaczny, z boczkiem, cebulą, troszeczkę marchewki. Koniecznie wypróbujcie, a jak zrobicie, dajcie mi komentarz na YouTube, bo będę bardzo ciekawa, jak Wam smakowało. Pamiętajcie, że kiełbasa kiełbasie się nie równa i zakwas na żurek też, także musicie go próbować w czasie robienia. I oczywiście subskrybuj mój kanał i polub mój filmik i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.